let this go to waste. I don't want nobody else. Don't let this go to waste. Cześć, tu Bartek z Road Racing. Kontynuujemy nagranie. Pierwszą część nagrania, jak żeście widzieli, nagraliśmy w bardzo wymagających warunkach, ale one w jakiś sposób pasowały mi też do zawartości tego filmu, a poza tym były bardzo ładne, bo już teraz je widzieliście i możecie sami ocenić. Także deszcz to nie jest nic złego. Brytyjskie kanały kolarskie nagrywają w deszczu i nie widzą w tym żadnego problemu. No to i w Polsce można spróbować, jak to wychodzi. To jest główny bohater dzisiejszego nagrania. Dostałem smart do łańcucha Smooth od jego importera w marcu. Mam kilka rowerów, na których jeżdżę. Stosowałem go w rowerach własnych, już nie smarowałem nim tych testowych rowerów i dałem go też na testy jednej kolarce i naszemu Kamilowi Gromnickiemu. I teraz od początku. Ja jeżdżę na woskach już od jakiegoś czasu. To nie jest dla mnie nowość. Ja się zdecydowałem na jazdę na woskach z wielu powodów i tutaj, żeby jakby dokładnie móc się wypowiedzieć na temat Smooth'a, no musiałem pewną rzecz zrobić, ale jeszcze wrócę się chwilę do miejsca, w którym jest to produkowane, bo jest to dosyć oryginalne miejsce. Jest to Republika Południowej Afryki, czyli kraj, który no nie kojarzy się z produkcją sprzętu rowerowego jakoś tak mega. Bardziej bym stawiał, nie wiem, na jakąś Belgię, może Tajwan, może Francja, Niemcy, takie kraje, z którymi jesteśmy zapoznani. Nie, to jest troszeczkę bardziej egzotyczna destynacja. Jest to Republika Południowej Afryki. Tak jak wam powiedziałem, ja wcześniej jeździłem na wosku Bike 7 i żeby być pewnym, że testuję Smooth'a, a nie jakąś mieszaninę tych dwóch wosków, no najpierw musiałem dokładnie ten łańcuch przygotować do użycia tego wosku i to jest w ogóle podstawa. Ogólnie, to już niezależnie od producenta smarowidła do łańcucha, zawsze łańcuch musi być idealnie czysty i suchy. To suchy jest również ważne. Taka jeszcze porada, taki pro tip. Jeżeli macie nowy łańcuch, całkowicie nowy, prosto z folijki, prosto z pudełka, nie zabierajcie się za czyszczenie jego od razu. Przejedźcie na nim 40-50 km i wyczyśćcie go dopiero wtedy. To naprawdę jest skuteczniejsze i odnosi zdecydowanie lepszy efekt. Ok, samo czyszczenie łańcucha, no to wasza metoda, w jaką wybierzecie, to jest tutaj wasza sprawa. Ja zrobiłem temu łańcuchowi shake'a, użyłem jeszcze takiego degreasera i zostawiłem go na dobrą, dłuższą chwilę, żeby wysechł porządnie. Bo to, że go szmatką przetrzesz i to, że on jest od zewnątrz suchy, to jeszcze nie jest to. I też przetarcie tą szmatką pokazuje, jak czysty jest ten łańcuch, także to jest dobry taki test. A zależy nam na tym, żeby przede wszystkim poprzedni specyfik usunąć z wnętrza tego łańcucha, z podrolki i na tym nam głównie zależy. Także pamiętajcie o jednej rzeczy, że ten łańcuch nie zwiąże się z waszym łańcuchem, przepraszam, ten środek nie zwiąże się z waszym łańcuchem Smooth, jeżeli ten łańcuch będzie wilgotny, to wtedy przyciąganie do tego metalu nie będzie działało tak dobrze. To, co jest tutaj bardzo fajne, to jest ten aplikator, pokażemy wam go na zbliżeniach. On pozwala zaaplikować ten Smooth'a dokładnie tam, gdzie chcielibyśmy go mieć zaaplikowanego i jest to po prostu no, bardzo wygodne, fajnie pomyślane, fajne pomyślane takie wsparcie dla kolarza, żeby precyzyjnie nie musieć na te rolki trafiać, to was zdecydowanie w tym wesprze. Jak ja zaaplikowałem ten środek? Przejechałem po prostu dookoła jeden pełny obrót i taki szybki drugi. Jeden ponoć wystarczy. Ja zdałem dwa. Nie okazało się, żeby to było jakoś, miało jakiś negatywny wpływ. Ten drugi był taki, że tak powiem, mniej intensywny, bo to możecie sobie dozować więcej, mniej tego środka. Ale jak łańcuch jest idealnie pusty, to uznałem, że dwa takie półtora powiedzmy obrotu, że będzie ok. Mówię szczerze, jak to zrobiłem, bo za chwilę będziecie widzieli, jak to wygląda dzisiaj. I wtedy zaczęła się tak naprawdę eksploatacja tego łańcucha. Tego
Do tego wrzuciłem to na Gianta, jak tylko się u mnie pojawił, na Propela. Na Faktorze go miałem i miałem go na Basso. Czyli to były dwa łańcuchy Shimano. Shimano Dura Ace w tym rowerze, Ultegra w Propelu i łańcuch SRAM Access 12-rzędowy w Basso. No i jak wrażenia z pierwszych jazd? No wrażenia z pierwszych jazd były takie jak w najwyższej jakości specyfikach do łańcucha, czyli przede wszystkim było cicho. I to jest dla mnie mega ważne. Ja szczególnie w szosie bardzo sobie cenię, jak mój rower jest cichy. Absolutnie nieakceptowalne są jakieś odgłosy dochodzące z roweru. Ja jestem się w stanie zatrzymać, szukać tego, co się stało. I to samo dotyczy łańcucha. Ma on pracować idealnie cicho. Na łańcuchach Shimano jest to jak najbardziej możliwe. To są w ogóle bardzo zaawansowane łańcuchy. Równie, nie tylko ze względu na kształt, który był projektowany przez długie lata i ewoluował do tej postaci, którą teraz tutaj mamy, ale również na materiał, który tu jest używany, bo to ten materiał powoduje właśnie wrażenia akustyczne, które w przypadku Shimano są takie mega korzystne. Te łańcuchy są po prostu ciche. Są też również bardzo wydajne, w czym ten wosk nas tutaj wspiera. Jakie są dla mnie takie wnioski, jeśli chodzi o używanie tego łańcucha? No bo to pewnie jest dla Was najciekawsze. Mam też, tak jak Wam mówiłem, mam porównanie do innego łańcucha, do innego środka klasy dosyć wysokiej. Ten środek jest niesamowity, jeśli chodzi o trwałość. Oczywiście łańcuch jest wygląda tak, jak wygląda łańcuch zawoskowany. Czyli to nie jest idealnie świecący się chromem dosłownie łańcuch, tylko taka warstewka tego wosku jest widoczna. Jak ktoś się zna na rowerach, to podejdzie i będzie wiedział, że masz nawoskowany łańcuch. Mi to nie przeszkadza, jest to czyste tak naprawdę. Ten łańcuch nie przyciąga do siebie jakichś specjalnych brudów z ulicy czy czegoś takiego. Ja go eksploatowałem też w gravelu, tam też również nic takiego się nie działo. Mam na koncie przeloty po deszczu i tu jest bardzo ważna wiadomość. Ten środek Smooth jest bardzo odporny na jazdę w mokrych warunkach. No nie zmywa się z tego łańcucha, to jest niesamowite. Do jego zmycia z tego łańcucha prawdopodobnie potrzebna będzie kolejna aplikacja degreasera, jeżeli pojawiłby mi się jakiś kolejny środek na testy lub chciałbym go zmienić. Tak dobrze jest zaprojektowana ta formuła. I teraz na czym polega jakość wosku? Jakość wosku polega na zdolności do penetracji wnętrza łańcucha. Nie każdy wosk potrafi dobrze to zrobić. Wydaje Wam się, że macie nasmarowany łańcuch, a tak naprawdę macie nasmarowaną zewnętrzną część tego łańcucha. I to nie jest takie proste, bo gdyby było, to każdy producent wosku tworzyłby produkty, które jakością dorównują temu tutaj specyfikowi. Także jeśli chodzi o czystość tego łańcucha, to ja uwag nie mam żadnych. Ważna rzecz, ten rower ma przejechane już 550 km około. Tak mniej więcej tam szacowałem ze Strawy, nie zawsze zmieniam te rowery, ale mniej więcej tyle będzie na bank. I dalej mogę na nim jeździć. W idealnych warunkach, ja tu się spodziewam przebiegów rzędu 700 nawet kilometrów. Być może jest to możliwe. Teraz mieliśmy ulewę. To nie był deszcz. To była ściana wody waląca z nieba na ten rower i na Vita. Piękne jego zdjęcia macie na Instagramie robione przez Kamila w trakcie tych nagrywek spod klapy. Także wygląda to wszystko mega. I co? I ten łańcuch, ja się przejechałem, jest dalej cicho. Także jestem naprawdę pod wrażeniem, w związku z czym ten łańcuch, ten Specific Smooth nadaje się również bardzo dobrze do stosowania w gravelu. Tam z definicji możemy trafić na trochę cięższe warunki i jak najbardziej gravel jest również fajnym rowerem, do którego można by zastosować ten Specific. Ja jakichś większych wad tego Specificu nie widzę. Tak jak mówię, wcześniej jeździłem też na bardzo wysokiej jakości wosku. Ten go troszeczkę przebija, jeśli chodzi o wytrzymałość. Znaczy, no nie troszeczkę, bo dwa razy to nie jest troszeczkę. Jest po prostu na łańcuchu, trzyma się zdecydowanie dłużej. Ja lubię też rzeczy, które są, że tak powiem, wymagają mało uwagi kolarza przy eksploatacji. I ten Specific, ten wosk, ten produkt zdecydowanie spełnia tutaj to moje oczekiwanie.
Cóż mogę dalej powiedzieć? Jeśli chodzi o używanie tego typu specyfików, redukujemy potencjalne też opory pracy samego łańcucha. Jeżeli ktoś nie dba o łańcuch, a nawet dajmy na to, kupił sobie rower aero, kupił sobie koła aero, wypasione opony, jakiś kokpit drogi, a nie dba o podstawę mechaniki w rowerze, czyli o łańcuch, no to jest sobie w stanie ująć nawet 15-20 watów, jeżeli ten łańcuch jest w tragicznym stanie. Dlatego dbanie o ten łańcuch jest mega istotne rzeczą i taki specyfik pomaga nam zdecydowanie sobie z tym radzić. Oczywiście stosując smooth'a nie ma żadnej potrzeby jakiejś wersji na sucho czy na mokro sobie aplikować, bo ta jedna receptura tak precyzyjnie zaprojektowana i wymyślona działa w obu tych warunkach naprawdę dobrze i to na tyle dobrze, że tam godzina czy dwa w ulewie dosłownie nie ściąga tego specyfiku z łańcucha. Cóż, ja ogólnie poszukuję zawsze dla swoich setupów, dla swoich rowerów produktów, które będą naprawdę wyjątkowe, bo przykładam wagę do tej techniki i mam wielką przyjemność z jazdy na wysokiej jakości rzeczach, niezależnie od ich ceny, bo można czasami znaleźć też atrakcyjne cenowo produkty i tu chciałbym przejść do tej ceny, że okej, to kosztuje tam 70 parę złotych, ale zwróćcie uwagę na ile to wystarczy. Ja mając doświadczenia z woskiem, który również był niezły, wiem, że to może wystarczyć nawet przy intensywnej eksploatacji na 2 lata. To porównajcie sobie to z jakimś tam olejkiem do łańcucha, który co 150 km trzeba uzupełniać. Wiecznie masz pobrudzony łańcuch, gdzieś tam biała skarpetka, która miała być super estetyczna, właśnie ma ślad precyzyjny smaru. Tu takie rzeczy się nie dzieją, także ekonomia użycia tego środka jest również spoko. Ja mogę Wam go spokojnie polecić i z czystym sumieniem mogę to powiedzieć, bo staram się zawsze to robić precyzyjnie, te testy, robić je w rzeczywistości, robić to własnymi rękoma, żeby mieć takie przekonanie, żeby stając przed tą kamerą, no móc Wam powiedzieć, ten produkt jest spoko. Myślę, że wyczerpałem temat. Nic tu więcej od siebie już dodać nie chcę. I ja na tą chwilę nie widzę potrzeby u siebie zmieniania wosku do łańcucha. Pozdrawiam Was serdecznie i przypominam jeszcze o wyścigu gravelowym organizowanym przez roadracing.pl w Osiecznicy. Link do zapisów wrzucę również w tym filmie. Widzimy się w Osiecznicy. I dziękuję tutaj za możliwość przetestowania tego produktu, jego dystrybutorowi. Dzięki, hej, pozdrawiam.